Witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremy, to jest kolejny odcinek, moi drodzy, w świecie przerażającego Slendera. I dzisiaj się dzieją naprawdę dziwne rzeczy, ponieważ moi drodzy, z Leona ostatnio odszedł duch świnki Pepy. I naprawdę się dzieją z nim dziwne rzeczy, do tego moi drodzy, Slender wysyła nam jakieś dziwne sygnały. I boję się, że on coś zamierza zrobić, moi drodzy. Do tego jeszcze Leon szczeka i naprawdę się dzieją dziwne rzeczy. I moi drodzy, boję się, że to się dzisiaj źle skończy. I naprawdę nie wiem, co to ma być. Naprawdę, Leon stary, uciekaj, tutaj może się dzieją, że co, dziwne rzeczy tutaj mogą dzieć. Co Slender? Moi drodzy, co się stało? Nie! Stary, El Primo, Slender porwał. Stary, co jest? Co jest? Widziałeś to? Widziałeś? Stary, musimy. Leona on porwał! Gdzie jest Leon? Gdzie ty jesteś, Leon? Pomóżcie! On tam jest! On tam jest, stary! Cofnijmy, Slender! Widziałeś? Co to jest? Znowu to jest? Może on tam. Nie, czekaj, stary, widziałeś to? Slender parował. O Jezu, ta świnka jeszcze przeszedł! Moi drodzy, Slender porwał Leona, on tam gdzieś pobiegł, jeszcze był Slender. Stary, gdzie jest, gdzie się podział? Co ty tu robisz? Gdzie on się podział? Gdzie się podział? Co ty tu? Stary, widziałeś, co się stało? Nie słyszałem, bo wodę, ja się myłem. Myłeś, stary, to nie jest, czasem myjcie, Slender porwał Leona, widziałeś? Obamił mnie, miałem teraz cały mnie zapisz. No powiem ci, że ty akurat byś się mógł umyć trochę, no wiesz co, no. No dobra, umyję się, dobra, już się myję. Czekajcie, dobra, jest papier. Słuchajcie, stary, masz młotek w ogóle, masz to wszystko, masz ten kombinezon. Zobaczcie, moi drodzy, El Primo ma kombinezon z drewna zrobiony. Możemy iść teraz, a ty masz też dwa młotki i rzuci mi jeden młotek, bo ja mam tylko miecz jak na razie, ale boję się też, moi drodzy, co mamy robić? Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, co mamy robić, bo moi drodzy, jak możemy odbić Leona. I jeżeli moi drodzy chcecie zobaczyć więcej odcinków ze Slendera, napiszcie w komentarzu pod tym odcinkiem Slender, moi drodzy. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę nie wiemy, co robić. Jeju, moi drodzy, musimy chyba tam pójść, zobaczyć. O, dobra, młotek, daj mi młotek. Gdzie ty jesteś? A, mam już młotek, dobra, moi drodzy. I zobaczcie, co tam w ogóle się dzieje. Bo ja się naprawdę boję, tam gdzieś porwał, moi drodzy. Nie wiem, gdzie on w ogóle poszedł, ale stamtąd krzyczał do nas Leon. Co to jest? Co tam jest, panowie? Co tam jest? Czemu w ogóle? Nie, moi drodzy, ja się boję. Napiszcie, moi drodzy, co tam? Napiszcie w komentarzu, co tam, moi drodzy, wisi. Mi trochę oczy zasłania, to ja nie widzę, ale... Stary, coś tam jest, słuchajcie, nie wiem, czy mamy tam iść, moi drodzy, musimy uratować Leona, naszego przyjaciela. Wcześniej go, moi drodzy, porwała świnka Pepa, duch świnki Pepy w niego wstąpił, a teraz jeszcze to, oni coś od niego chcą, moi drodzy. Co to jest? Co? Nic nie zdołacie zrobić, klątwa nadejdzie na niego. Tu będziecie... O moi drodzy, a może to jest Leon, faktycznie? Czy to jest? No to on. Jeju, to jest trumna, tutaj ktoś jest? Nie, to nie może być Leon. Nie, to nie może być Leon, moi drodzy. Jeszcze ten dynamit i ta trumna. Jeju, ja się naprawdę boję, chciałbym tutaj chyba wejść. Naprawdę, moi drodzy, ja się boję, co mamy robić? Weźcie, no zejdźcie od niego, nie na barana, no stary. On was zobaczy, przecież Slender was zobaczy, no. Zejdźcie z siebie. Zejdźcie z siebie, dobra, zobaczcie, moi drodzy, kto to może być, napiszcie w komentarzu, kto może być w tej trumnie. Naprawdę my się boimy, dobra, słuchajcie, panowie. Trochę się boję, ale już nie od was na pewno, bo ja tu byłem już. No wiem, że tutaj byłeś, ale dobra, mamy te młotki, ale jesteś pewien, że te młotki coś pomogą w ogóle? No tak, one są z... No mamy broń, chopy, mamy broń. Ale jak to Slender, to jest no, duch, mi, on jest nieśmiertelny. Lepszy jest młot niż jakiś twój sztylecik kamienny. Dobra, stary, dobra, mam młot. Moi drodzy, pójdziemy teraz zobaczyć, co tam w ogóle jest. Moi drodzy, musimy go uratować. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, abyśmy uratowali, moi drodzy, Leona. I napiszcie w komentarzu, jak możemy to zrobić. I może jak możemy pokonać Slendera. Dobra, w ogóle zobaczcie, co to w ogóle jest tutaj. Co to? Co to są na tabliczki? Zobaczcie! Slender! Co to jest? Czemu tu jest? Pułapki. Co tu robił pułapki? Zobaczcie, co to jest za tabliczka? On tu jest? Nie, moi drodzy, to nie może być prawda. Zobaczcie, co to jest w ogóle? I co to jest to? Ani co to jest? Zobaczcie, co to jest w ogóle? Tego tutaj nie było. Tu są jakieś pułapki. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest za jakiś czerwony? To jest jakiś podnośnik, do czego on jest? A tu jest jakiś budynek czerwony. Moi drodzy, co to jest? Co to jest w ogóle? Chodzimy tu? Ha, ha, ha! Leon umrze, a wy nic nie zdołacie! Stary, to jest pułapka! Nie wchodź tu! Nie wchodź tu! Nie wchodź tu, stary! Zostań tam! Chcę wam otworzyć? Zostań, czekaj! Co? Pułapka to jest, nie można stąd wyjść! Dobra, stary, dobrze, że nie wszedłeś tutaj, poczekaj tutaj, zobaczcie, moi drodzy! Ha, ha, ha! Leon umrze, a wy nic nie zdołacie zrobić, moi drodzy! Co to może oznaczać? Slender jest! Jaki jest Slender? Gdzie jest Slender? Gdzie, stary? O!
Slender, tam jest! Uciekaj do dziury! Dobra, stary, ale moi drodzy, napiszcie mi, co oni mogą zrobić ze Slenderem. Leon umrze, naprawdę. Nie no, jak to, stary? El Primo, co my robimy, stary? Musimy coś zacząć robić. Mamy też młotek. Ja nic nie widzę. Ja wiem tyle, że mam magnes. Ja znalazłem magnes po drodze. Magnes? Czekaj, stop, pokaż ten magnes. Masz magnes. Ale stary, to może być faktycznie. Zobaczcie, moi drodzy, to może być jakaś wskazówka, magnes. Slender tu idzie! Aaaa! No dobrze, ukryj się. A nie, on by musiał być jakimś czymś magicznym, żeby przejść przez te dziurki tu, bo nie da się tu wejść. Moi drodzy, musimy tam pójść. Tam się naprawdę coś dziwnego może dziać. Stary El Primo, chodźcie! Chodźcie, moi drodzy, naprawdę gdzie się pójdź. Tutaj jesteśmy obok. Kierujcie się na północ! Tu? Na jakie północ? My nie mamy kompasa, stary! Chodź za tobą! Tu! Dobra, chodź, stary, musimy tam pójść. Tam jest, moi drodzy, wieża, w której już byliśmy. A teraz musimy pójść tutaj. Co to? Nie, Slenderze, nie! Co to jest? Co się dzieje? Ja nie lepiej. Co to? Stop! Ratujcie mnie! Aaaa! Zombie! Co to jest? Co tu się dzieje? Slender tam jest! Co jest? Ukryjcie się! Co on chce z nim zrobić, moi drodzy? Co on z nim robi? Napiszcie, moi drodzy, w komentarzu, co on z nim robi! Co on robi? Czy on... Co tu się dzieje? Czy to jest jakiś rytuał, moi drodzy, tu Slava? To jest ołtarz! On go składa w ofierze, słuchajcie, on go składa w ofierze, El Primo! Co tu się dzieje? Co tu się... On mnie nie widzi! Ja jestem na drzewie, on mnie nie widzi! Co? On prosi o pomoc, zobaczcie, moi drodzy, co on chce z nim zrobić! CO SIĘ Z NIM STALO?! ON JEST PIGMENEM! Zobaczcie! Jestem na twoje rozkazy, panie Slenderze! Jeju, nie, moi drodzy, to nie może być prawda! On go zamienił w pigmena, moi drodzy, on go zamienił w swojego wojownika, co? Co? Co robisz? Co? Co to jest? Weźcie, stary El Primo! El Primo, cofnij się! Dobrze, szukam ludzi! Zabić wszystkich żywych! Co? Uciekajcie stąd! Moi drodzy, co tu się dzieje? Uciekajcie szybko do boku! Dobra, Slender zniknął! Chodźcie, zobaczcie, co jest w ogóle na tym... Co tu jest? Stary, uciek... Gdzie oni się podzieli? Moi drodzy, gdzie oni się podzieli? Co to jest za miejsce? To jest miejsce, w którym, moi drodzy, on zmienił się w pigmena. Dobra, co my możemy zrobić, moi drodzy? Gdzie oni się podzieli? Gdzie oni są? El Primo, gdzie jesteście, bro? El Primo? Południowy wschód, wybory, dobra, idę przed siebie, dobra. Tu tutaj, gdzie jesteście? Gdzie wy jesteście? Szybko! Stary, idź na południowy... Tutaj jestem, tam gdzie się spotkaliśmy. Jestem tutaj przy tym, dobra, idę jakoś z górze tutaj. Gdzie wy jesteście, stary? Stary, chodź tutaj szybko! Chodź! Co tam? On tu jest! Szybko! Co? Co ci wyleciał? Popcorn? Tu jestem, stary! Chodź tutaj! Slender! Slender, szybko, chodź tutaj do mnie, stary! Chodź tutaj do mnie, stary! Zobaczmy jeszcze tylko ten miejsce tego rytuału. Oni te świnie, tu jest i Slender, gdzie ty jesteś, stary? Stary, szybko! Idę do ciebie! Stary, chodź tu! Chodź szybko, stary, chodź tutaj! Jaki popcorn? O czym ty gadasz? Stary, czekam na ciebie, gdzie ty jesteś? Jest mój popcorn! Stary, no nie mogę, nie czas na popcorn, chodź szybko! Popcorn! Chodź tu szybko, stary! Gdzie ty jesteś, kurczę, no? Gdzie ty jesteś? Jestem przy tym rytuale! Jestem przy tym rytuale. Dobra, idę do tego rytuału. Dobra, moi drodzy, musimy zobaczyć, czy tam się coś da zrobić, żeby go moi drodzy, jakoś go odczarować, cokolwiek zrobić, żeby powrócił Leon, moi drodzy, bo to jest niemożliwe, żeby to na zawsze było. Chociaż nie wiem, moi drodzy, napiszcie, jak możemy go odczarować z tego pigmena i czy to jest na zawsze, czy już nigdy go nie ocalimy. Dobra, już idę do ciebie, muszę tam poczekać chwileczkę. Idę już. Dobra, jestem tutaj przy tobie, stary. Dobra, już jestem, stary, widzisz, co się w ogóle działo? Pigmen utknąć w klatce! Co? Co tu jest, stary? Co można tu z tym zrobić? Stary. Nie wiem, może coś tu... Nie wiem, w sumie. Dobra, nie, wiesz co, stary? Nie, dobra, uciekamy stąd. Diamentu. Ale to zabije nas zaraz, jak to wyjdziemy. Chodź, szybko idziemy, uciekamy, stary. To jest blok diamentu, bo nie mamy czasu na to, stary, mamy młotek. Dobra, moi drodzy, musimy uciekać szybko, bo nie ma naprawdę na to czasu. Musimy szybko... Macie pomóc, Pigmen! Pigmen w klatce! Co? Jakie klatce? Dobra, uciekamy szybko, chodź, stary. Tylko tak mówi, on chce nas przechytrzyć. Tak, on chce nas przechytrzyć z tym Slenderem. Ratunku! Co? Dobra. Co to jest, stary, uciekamy. A gdzie się podział Brock? Pigmenie, ty. A gdzie się podział Brock? Co się stało z Brockiem? O. Witaj, maluszku! Co? Ej, on go ma chyba! On go ma? O nie! Tak, o nie, dobra, stary, chodź, to jest nasz dom. Chodźcie szybko do naszej bazy, chodźcie szybko do domu. Szybko, stary. Dobra, już.
Zmurujcie, no co wy robicie, no co wy zwariowaliście? Cokolwiek mówimy. Ła, a mi się głowa stary, skoczyła. Stary, gdzie jesteście? Chodź tutaj, Brock, słuchajcie, co się stało z Leonem? On jest Pigmenem teraz. Moi drodzy, Leon się zmienił w Pigmena. My naprawdę nie wiemy, co możemy teraz zrobić. Napiszcie w komentarzu, jak no możemy go odczarować. I naprawdę, stary, w ogóle coś wy macie. No stary, prędzej czy później tak musiał ktoś umrzeć. Jakby to nie był Leon, to by był to brak mocy. No stary, ale jak to... A jakby ja nie byłem, to ty. No nie, no, może ja... Ludzie w górę! Co? Czekajcie, nie, dobra. Słuchajcie, musimy naprawdę coś pokombinować. Nie wiem, jak możemy go, moi drodzy, odczarować. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę to byłoby chyba na tyle na razie, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, co możemy zrobić. I jeżeli chcecie zobaczyć następny odcinek, to napiszcie, moi drodzy, Slender w komentarzu. I pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, moi drodzy. Do zobaczenia, papa!